No dzień dobry kochani, hejka na moim kanale. Robaczki, witam was w czytaniu z serii Co jest przed nami ukryte? Co jest przed nami ukryte? Czytanie na czas pełni, jutrzejszej pełni 28 października 2023 roku. Zobaczymy kochani, jakie sytuacje, o czym, co jest ukrywane, co powinniście wiedzieć. Może się dowiemy, kto co ukrywa, albo tylko co ktoś ukrywa. Tak, moi drodzy, dziękuję wam za lajki, subskrypcje i komentarze. Dziękuję wam za oglądanie do końca. Osoby, które są na kanale po raz pierwszy, zapraszam do zalogowania się w YouTube, do włączenia subskrypcji, do włączenia dzwonka, moi drodzy, i pozostawienia komentarza. Też będzie mi miło, kiedy pozostawicie ślad po sobie. Moi drodzy, te czynności was niewiele kosztują, a dzięki temu wspieracie to, co robię. Zaczynamy, moje drogie robaczki, od skorpionów. No, to ich miesiąc. Zaczynamy od skorpionów. Co jest ukryte przed skorpionami? Co jest ukryte przed skorpionami? Paść pucharów, as kielichów i rycerz buław. Moi drodzy, ktoś ukrywa przed skorpionami nowy początek. Część z was ukrywa nowy początek, znaczy nie z was, tylko część ukrywa przed wami nowy początek, że planuje nowy początek na nowo z wami, że planuje wam się oświadczyć, że planuje się zaręczyć. To są dwie karty oświadczeń, zaręczeń też. I że planuje, kochani, no przeżyć jakby na nowo nowy romans, na nowo. Ale też chcę, tutaj osoba z dużą pasją dąży do tej sytuacji, do tej relacji. To był, jeszcze ktoś ukrywał, kto tego przed wami nie odkrył. W dużej mierze też sześć buław, kochani, mówi o tym, że ktoś czuje jakby dokładnie, jakby wygrał los na loterii, w związku z czym odwraca się komuś o 180 stopni sytuacja. I dlatego ktoś też chce tego nowego początku. To jedna informacja, a dla innych skorpionów informacja, że ukryta jest sytuacja, w której ktoś został wybrany spośród wielu, ktoś zdobył względy osoby, o której się ubiegał. Dokładnie, ktoś ubiegał się o romans, ktoś ubiegał się o jakiś flirt, o romans z kimś i tutaj odwraca się sytuacja, zmienia się sytuacja komuś o 180 stopni, ktoś wchodzi w romans, w niezobowiązujące flirty, spotkania, w nowy początek z kimś innym wtedy, skoro ukrywa też przed wami. Tutaj bardziej jest to no, dla tej części skorpionów, dla której jest ukrywana jakaś sytuacja, w której moi drodzy, ktoś zaprosił kogoś na randkę. Tu jest zaproszenie na spotkania, randkowanie, zaproszenia na kawy, na randki, flirtowanie i nowy wybuch nowego uczucia. Albo czyjś wybuch zazdrości, albo czyjś wybuch miłości. Tu jest nowy początek, początek nowego uczucia. I tu ewidentnie początek tego uczucia prowadzi do jakiegoś romansu. Tylko że ukryte jest być może to, że jeżeli, słuchajcie, jeżeli to jest romans z wami, że ktoś ukrywa, że to jest z wami romans, że romansuje z wami, to będzie romansował, dopóki nie osiągnie celu, czyli dopóki nie zdobędzie was tak fizycznie, seksualnie i no, do tego czasu może to być ukrywane, ale przed inną częścią z was, jeśli to nie z wami ktoś ukrywa romans i co w nim planuje, to znaczy, że ktoś przed wami ukrywa faktycznie romans, faktycznie to, że ma nowy obiekt swoich westchnień, do których wzdycha osoba tak ciężko, tak może jakiś czas, że w końcu się udało. Tak, w końcu ktoś się skusił, ktoś się dał zaprosić na randkę, na spotkanie, na flirtowanie, na robienie rzeczy. Może jeszcze nie rzeczy, ale no tutaj jest początek jakiegoś zakochania, może zauroczenia, niezobowiązujące spotkania po prostu. Może ktoś mieć dużo tych niezobowiązujących
tych spotkań, bo tu są same karty takich, wiecie, paź, kielichów, as pucharów, niby początek miłości, ale no tak jak powiedziałam, w pierwszym przekazie ktoś może się komuś oświadczyć, zaręczyć i chcieć i to może chcieć ukrywać, ale dla innych z Was to raczej jest ukrywana sytuacja, że Wy jesteście w romansie i ktoś nie mówi prawdy, że to tylko romans, tylko kiedy wykorzysta, dostanie to, co po co przyszedł, no to wtedy romans się zakończy. Ale tutaj w dużej części ktoś no, cieszy się, że się udało, tak? Że kogoś udało się namówić na spotkanie, na randkę, na flirt, że ktoś zaczyna niezobowiązujące flirty i romanse. No nic, tak dla skorpionów wychodzi i tyle. Nie będę tutaj czarować, ukrywać, nie mówić, mówię jak jest. Tak, Gabriela Skorpio Tarot na tym kanale, mówię jak jest. Dziękuję skorpionkom. To były skorpiony i zapraszam wagi. Wagusie, co jest ukryte przed wagami? Co jest ukryte przed wagami? Co jest ukryte przed osobami spod znaku wagi? Rycerz Pentakli, 9 pucharów i 8 mieczy. W tle król pucharów, paź buław, dwie monety. Kochani, w ukryciu być może jest jakaś osoba, to może być skorpion, król pucharów. W ukryciu może być osoba, która planuje jakąś pasję, być może jakieś spotkanie, może planuje jakiś, nie wiem, romans, może planuje wejście w coś nowego. Planuje jakby wdrożenie w ruch drugiej opcji, drugiej osoby. Może tu są kielichy, więc raczej, znaczy mógłby ktoś też ewentualnie ukrywać, że próbuje z jakąś drugą pracą, drugim źródłem dochodu, ale to rzadziej. Tutaj jest raczej pasja, znaczy no pasja, no jest to pasja, no może to być też pasja do jakiegoś innego zarobkowania, więc może być jakaś dodatkowa praca, dodatkowe źródło dochodu, no ktoś mógłby to ukrywać. No ewentualnie mógłby też król kielichów ukrywać przed Wami, czyli na przykład skorpion, rak lub ryby, że kochani, no planuje tutaj coś zrobić z tym swoim płomieniem, z tym swoim dynamizmem, z tą swoją przebojowością, z tą dużą ilością ognia. No ktoś tak iście ogniście, kochani, się czuje, że będzie chciał albo drugą osobę, dwie opcje, czyli rozdzielać czas na dwie osoby. No chyba, że tu jest w tle taka sytuacja, że ta osoba już to robi, czyli już jakby albo spotyka się z dwiema osobami, albo dzieli ten czas na dwie osoby, może na Was i może na kogoś jeszcze, albo są to dwa źródła dochodu. Natomiast jeżeli ktoś ukrywa jakąś relację, to raczej ukrywa ktoś jakąś początkowo relację koleżeńską, przyjacielską, która małymi krokami jest budowana, ale jest budowana odpowiedzialnie. Jest powoli, rzetelnie, solidnie. Aczkolwiek, no tutaj jest jakby osoba druga, jest całkiem potencjalna do relacji, bo informuje tutaj o tym, co robi, nie ukrywa niczego, jest osobą taką, wiecie, faktycznie do rzeczy, do relacji, do związku. I tutaj mogłaby być informacja też ukrywana, że ktoś dąży do spełnienia, do urzeczywistnienia swoich zamiarów i planów, i to spełnienie dotyczy miłości, to spełnienie dotyczy uczuć, to spełnienie dotyczy emocji, dotyczy zadowolenia z siebie, zadowolenia z życia, jakie ktoś chce wieść. Chce ktoś cieszyć się z prostych przyjemności,
Być może takich i fizycznych, i takich bez braku umiaru też, ale ktoś tutaj dąży do takiej relacji, w której i byłaby osoba taka, no właśnie, uziemiona, praktyczna, odpowiedzialna, osoba, która ma wiele możliwości, daje wiele możliwości. I takie też spełnienie jakby jest ukrywane przed wagą, że ktoś takie spełnienie realizuje albo dąży do takiego spełnienia. Jest pokazana też blokada w ósemce mieczy. No to byłoby wtedy ukrywane, że ktoś blokuje się na Was. Nie wiem, czy fizycznie blokuje Was, czy fizycznie się na Was blokuje, czy po prostu ma jakieś tam myśli w głowie i takie myślokształty, uprzedzenia, stereotypy, które ktoś po prostu trzyma na dystans, tak? To jest takie ograniczanie, trzymanie na dystans. No, ktoś ukrywa, że po prostu świadomie to robi, że wie, co robi, tak? Jeżeli kogoś blokuje, no chyba, że jest przed Wami ukryte, że ktoś kogoś blokuje, no ale to co by miało to z Wami wspólnego? No jedynie jakby ktoś Was blokował, może tak być. W każdym razie tutaj się ktoś blokuje. Tu jest blokada emocjonalna. Tutaj jest to ukrywane, że jest ta blokada emocjonalna, więc jeżeli ktoś, nie wiem, szczędzi Wam ostatnio uczuć, emocji, tam wiecie, ciepła, przytulenia i tak dalej, no to możecie raczej być pewni, że jest to blokada emocjonalna związana z obecnym stanem rzeczy, z obecnymi działaniami, z obecną sytuacją, z tym, że ktoś tutaj no jest nastawiony na spełnienie z kimś innym, być może. Być może. Dziękuję wagom. Ewentualnie jeszcze mogłoby być tak, że ktoś ukrywa tutaj właśnie, że podjął drugą opcję zarabiania i potrzebuje tutaj spełnienia dla siebie. Czyli to tak jakby, żeby urzeczywistnić swoje spełnienie, swoje plany, czyli ktoś po prostu potrzebuje więcej dla siebie, no ale to też byłoby ukrywane, że to tylko dla siebie, tak? To były wagi. Dziękuję waguniom. Dziękuję waguniom. I zapraszam strzelce. Strzelce. Strzelczyki. Co jest ukryte przed strzelcami? Co jest ukryte przed strzelcami? Sprawiedliwość. Paź buław. Trzy puchary. W tle 8 pucharów, rycerz monet i 9 pucharów. Moi drodzy, w tle jakiś taki, no pełnia chyba mówi o też zakończeniach, znaczy na pewno o zakończeniach mniej więcej. Może ten film uda mi się na pełni jutro zrobić, ale jest tutaj trochę tych zakończeń. I te zakończenia dotyczą, widzę tutaj emocji, dotyczą relacji, dotyczą związków. Tutaj, kochani, ktoś ukrywa, że odchodzi od tego, co osobie nie służy. I teraz tak, albo ktoś odchodzi od takich, no właśnie, od po prostu, od przyjemności fizycznych, od radości czerpanej z prostych przyjemności fizycznych, ktoś ukrywa, że od tego odchodzi. Może ktoś odchodzić od tego, od jakiejś znajomości, która być może rozwijała się zbyt powoli, może dla kogoś za wolno, bo tutaj o to bardziej chodzi, że była jakaś znajomość z rycerzem pentakli, która no, odbywała się dla kogoś zbyt powoli. Ktoś odchodzi, bo albo czyjeś nawyki, albo czyjeś może uzależnienia, czyjeś jakieś przyzwyczajenia, albo jeszcze inne sytuacje, które komuś nie służą. No ktoś, kochani, no nie chce, po prostu odchodzi. I tutaj odchodzi jakby od tego spełnienia, od urzeczywistnienia tego w tych uczuciach i w emocjach waszych, od urzeczywistnienia waszej relacji. W tle mamy sprawiedliwość, znaczy nie w tle, tylko w rozkładzie mamy sprawiedliwość.
Tutaj też jest to, że ktoś ukrywa tak naprawdę, że no jest zadowolony z siebie, z tego, jak żyje. Jest zadowolony z siebie, z tego, jak żyje, jest o sobie dobrze, osoba czuje się spełniona. I co więcej, ktoś może ukrywać, że chce zrobić porządek, albo już robi porządek w sprawach takich prawnych, formalnych, społecznych. No, ktoś chce uporządkować sprawy w takim sensie prawno-społecznym, więc może ktoś zechcieć, jeżeli może ktoś ukrywać, że będzie się rozwodził, że chce rozwodu, może ktoś ukrywać, że chce podziału majątku, jeżeli jest po rozwodzie. No może ktoś ukrywać, że zaczyna porządkować te sprawy, zaczyna się brać za to i no, będzie chciała osoba jakoś tam sposób, czy uczciwy, no będzie chciała sprawiedliwości. Więc no, w ukryciu jest ta sprawiedliwość, że ktoś chce sprawiedliwości, chce może sprawiedliwego podziału. Trudno powiedzieć, co macie tam do podzielenia. I moi drodzy, tutaj ktoś ukrywa, że ma już pasję, ma już cel, namierzoną osobę, z którą chce no, być. Tak, wiecie, do takiej relacji. No, tutaj jest osoba też taka wybuchowa, porywcza, osoba ognista, więc albo ta osoba taka jest i to ona tutaj jest w ukryciu, no albo to jest relacja jakby z taką drugą osobą właśnie, która no, ma dużo chce i chce jakby pokazać, chce spełnić się po prostu, chce się spotykać, chce działać. Tu jest ktoś nastawiony na działanie, na robienie rzeczy, na przyjemności, na namiętność, na wybuchowość, na taką przebojowość. No po prostu na, być może na romans, bo na razie to może być romans, to może być po prostu doświadczanie nowego związku, wchodzenie w nową relację z nową osobą. I tutaj jest pokazane, że jest więcej osób, że są trzy osoby. Tu może ktoś nawet ukrywać, że świętuje już może jakąś radość wspólnie, dzielona z drugą osobą, tak? Bo no, trzy kielichy mówią o trzech osobach, więc tutaj mogłoby to być ukrywane. No chyba, że ktoś ukrywa też ciążę, bo jest taka możliwość, albo że ktoś jest z kimś w ciąży ukrywa, albo może być ukrywana też ta ciąża. W każdym razie no, ukrywane są tutaj takie imprezki, które są alkoholowe, są gdzieś tam w ten sposób też ukrywane takie spotkania towarzyskie, spotkania pełne emocji, w towarzystwie, które się zna, w towarzystwie, które łączy jakiś jeden cel. I no, jest tutaj więcej osób. Są tutaj flirty, są tu romanse, jest tu flirtowanie, romansowanie, nawiązywanie nowej znajomości. Jest więcej osób i no, może być ukrywana taka sytuacja, w której ktoś naprawdę dobrze się bawi. Naprawdę dobrze się bawi i może się chcieć rozwieść i uporządkować wszystkie swoje sprawy. Także dziękuję strzelczykom. To były strzelczyki, dziękuję strzelczykom. I zapraszam koziorożce. Co jest ukryte przed koziorożcami? Co jest ukryte przed koziorożcami? Co jest ukryte przed koziorożcami? Trójka pentakli. Dwójka pentakli. I trzy buławy. W tle słońce, osiem buław i głupiec. Boże, co to za energia? Wszyscy mają podobną sytuację. A tu to już w ogóle słońce, osiem buław i głupiec. Moi drodzy, ktoś ukrywa po prostu taki sukces po całości. Sukces zawodowy, sukces w pracy, ale i sukces albo związany z taką komunikacją, z relacją jakąś na odległość, z komunikacją na odległość, z dużą ilością komunikacji, spotkań, wyjazdów i z nowym początkiem. Z początkiem, który dotyczy no właśnie wchodzenia gdzieś, słuchajcie, albo gdzieś ktoś zawodowo, w obszarze zawodowym zaczyna coś, czego nigdy wcześniej nie robił, ale no w tych dwóch arkanach słońce i głupiec no to nieźle się dzieje. Natomiast bardzo mocny przekaz jest taki na sytuację, w której ktoś ukrywa ciążę.
i ktoś ukrywa komunikację w związku z relacją na odległość. Ktoś ma związek na relację na odległość i ktoś jest w ciąży. Mamy tu dwie karty ciąży, głupca i słońce. I pomiędzy tym ósemkę buław mówiącą o relacji, o związku na odległość, o romansie. To jest często romans w biurze, ale no nie musi być w biurze. Po prostu może to być romans, to jest komunikacja, no są spotkania, jest akcja, dzieje się, bardzo się dzieje. Ktoś tu spełnia swoje pragnienia, swoje marzenia, ktoś wchodzi na jakąś nową drogę, nowy początek. No i tutaj w tym rozkładzie trójka, jedna dwójka, dwie trójki. Tutaj jest swego rodzaju trochę ukrywana pewna rywalizacja, ale taka współpraca i koncentracja jednak na... Każdy robi swoje i to jest ukrywane, że każdy robi swoje, czyli ktoś, z kim macie do czynienia, czy to w pracy, no właśnie, niby pracuje, ale angażuje się w coś, w jakiś jeden cel, tak? No i ten cel niekoniecznie jest wspólnym celem. To by była jedna kwestia. No ktoś może mieć ten romans w pracy, więc weźmy to pod uwagę, że jest tutaj swego rodzaju też rywalizacja w pracy. No może być trochę rywalizacja o właśnie daną osobę. Ktoś wykorzystuje umiejętności. Ktoś wykorzystuje tutaj umiejętności, żeby odnieść korzyści. No, pytanie, czy ktoś w tym celu nie przyromansował. Tutaj są dwie opcje, dwie osoby albo dwa źródła dochodu, dwie prace, które ktoś ukrywa, że wykonuje tu i tu, że zarabia tu i tu, albo że ktoś spotyka się z jedną i z drugą osobą, tak? Bo tu mamy ewidentnie żonglowanie między dwiema osobami, dwiema pracami. I trójeczka buław, która też mówi o ukryciu zaangażowania, że ktoś jest mocno zaangażowany i to jest zaangażowany na wszelkich płaszczyznach, na wielu płaszczyznach, nie tylko na jednej, na wielu. Czyli to jest takie zaangażowanie już i w materię, i w jakieś tam stałe źródło dochodu, zarabianie lub dorabianie dodatkowe, może właśnie związane z tym, że ktoś jest w ciąży i po prostu i zaangażowanie w relację, w jakąś relację z drugą osobą, taka dwójkowa sytuacja. Tu jest mocne zaangażowanie, dwa mocne arkana, zaangażowanie i taka oczekiwanie na szansę, znaczy szansa na oczekiwanie ze swoich tych, po prostu na rezultaty swoich wcześniejszych działań też. Więc to nie jest tak, że to się dzieje teraz, tylko to się już dzieje jakiś czas. Dziękuję strzelczykom, to były strzelczyki. Nie, to były koziorożce, tak? To były koziorożce. Dziękuję koziorożcom i zapraszam wodniki. Co jest ukryte przed wodnikami? Moc, koło fortuny i sześć buław. W tle dwójka mieczy, ósemka mieczy i dziewiątka pentakli. W tle, kochani, ktoś podejmuje decyzję. Najwyraźniej ktoś nie ma wyjścia, to znaczy... To wygląda tak, jakby ktoś był zmuszony podjąć decyzję bez wiedzy, bez dowodów, bez faktów. Nie posiada wiedzy, nie posiada dowodów, nie posiada argumentów i faktów. Czy argumentów? No faktów nie posiada, ani dowodów. Ale musi podjąć decyzję i decyzja będzie podjęta w oparciu o logikę. Tak, na logikę, na zdrowy rozsądek, na to, co po prostu osoba widzi, słyszy, co się dzieje, na tej podstawie podejmie decyzję. I tutaj 8 mieczy to jest zablokowanie. I teraz tak, albo się ktoś na Was blokuje i ukrywa, że się blokuje, no albo ukrywa, że Was zablokowała osoba. Mogła Was w ogóle zablokować, nie wiem, czy tam w social mediach, czy mail zablokowała, czy telefon zablokowała, połączenia, SMS-y. To osoba po prostu pokazuje, że się blokuje. Może też się na Was emocjonalnie już blokować, tak? Jeśli fizycznie Was nie zablokowała gdzieś tam w telefonie, to może się fizycznie na Was już blokować, bo tutaj ktoś urzeczywistnia spełnienie. Spełnienie po prostu takie, chodzi o stabilizację. Monety to jest bezpieczeństwo materialne, stabilizacja, ale to jest też, kochani, no
Czasami w dziewiątce pentakli ktoś decyduje, że woli być sam, albo że jest sam i nie szuka partnera, nie szuka partnerki. To może być taka też informacja w ukryciu, albo po prostu, że ktoś chce urzeczywistnić, spełniać po prostu w końcu. Chce ktoś budować coś, co jest materialnie bezpieczne, co jest emocjonalnie bezpieczne, co daje spełnienie, tak? A tutaj ktoś, no ktoś się blokuje tutaj, więc no ktoś się blokuje, bo chce spełnienia, no a najwyraźniej z Wami nie ma tego spełnienia. I teraz, co tutaj jest? No i to są dosyć takie no, mocne karty. Mamy duże arkana, mamy mamy moc, siłę, która... Siła mówi, że ktoś ukrywa, że walczy z przeciwnościami, walczy z trudnościami. No i ktoś ukrywa, że zwycięża, jakby ta siła, ta moc w tej osobie zwycięża. No więc jest to w kimś na tyle silne, że no może wymaga przezwyciężenia pewnych trudności, ale ktoś ukrywa, że to mu się po prostu udaje. No bo w sile się uda, w sile jest zwycięstwo gwarantowane. Znaczy gwarantowane, no jest... Siła woli, dużo, też może być taka informacja, że ktoś tutaj ukrywa, że używa siły woli, że ta siła woli jest potrzebna, używa siły woli do walki z trudnościami, z przeciwnościami losu. No i ktoś ukrywa, że odwróciło się jakby jego życie o 180 stopni, czyli że nadeszła zmiana, tak? Zwykle koło fortuny, no kochani... zmienia na lepsze, tak? No rzadko się zdarza, żeby zmieniło na gorsze, więc koło fortuny przyszło i zmieniło na lepsze i ktoś ukrywa tą zmianę na lepsze. Czegokolwiek miałaby ona nie dotyczyć. W ukryciu jest szóstka buław, więc w ukryciu jest to, że albo komuś udało zdobyć się względy osoby, o którą się ubiegał, albo ktoś został wybrany, wybrana spośród wielu. To jest takie zwycięskie wyjście z opresji, to jest zwycięstwo. No tutaj są dwie karty zwycięstwa i odmiany losu. No więc może ta osoba po prostu czuje, że ukrywa, że zwyciężyła w ten sposób. Nie wiem, czy że zwyciężyła z Wami, czy zwyciężyła w danej sytuacji. No tutaj ktoś ukrywa zwycięstwo, że czuje się, jakby wygrał los na loterii. Może dotyczyć różnych rzeczy. Spraw zawodowych, spraw osobistych, spraw relacji. W mocy, w sile jest też duża namiętność. No może ktoś ukrywa tą namiętność, że ją ma. Albo że ją chce uzewnętrznić, okazać, ale jest ukrywana ta namiętność. Ukrywana, bo ktoś się blokuje. No ktoś ukrywa, no bo się blokuje. Dlatego ukrywa namiętność. Może i by ona była, ale jest to ukrywane, bo ktoś tutaj kogoś blokuje po prostu. Dziękuję wodnikom. To były wodniki i zapraszam rybki. Co jest ukryte przed rybkami? Co jest ukryte przed rybkami? Co jest ukryte przed rybami? As buław. 7 kielichów i cesarzowa. As buław, 7 kielichów i cesarzowa. Moi drodzy, w tle mamy dwójkę kielichów, paść pentakli i piątkę pucharów. Moi drodzy, ktoś będzie ukrywał, będzie ktoś ukrywa, że chce się zgodzić, chce się pogodzić, chce pójść na kompromis, chce z Wami jakiegoś kompromisu, zgody, przebaczenia, wybaczenia, pojednania, porozumienia, że ktoś tego chce. Chce Was albo uwieść, albo nie. Osoba została uwiedzona, ktoś osobę uwiódł i zostawił. Ewentualnie no coś tu się nie udało, coś się tu rozlało, no coś tu nie wyszło, tak? Ktoś kogoś uwiódł, ale nie wyszło. No i tyle. Znaczy nie tyle, bo tyle w tle. No i ktoś tutaj wiadomo, że chce zgody, że chce nowego początku. Chce odejść od tego, co było wcześniej, od tego, co nie służyło. Chce być może macierzyństwa, prokreacji, stabilności, ugruntowania. Chce może ciąży, chce...
chce planować ciążę, a może być tak, że ukrywa, że jest w ciąży. Osoba też może ukrywać, że jest w ciąży. I dlatego planuje odejść od, odchodzić od ułudy, od fantazji, od opcji. Może ktoś odchodzić od opcji, bo jest w ciąży. Ale wiecie co? Tutaj też jest taka możliwość, że ktoś może ukrywać partnerstwo, zgodę, że się ktoś pogodził, porozumiał z kimś, że poszedł na kompromis, że ktoś komuś przebaczył, że ktoś kogoś uwiódł i no i że może ukrywać, że może wam się nie udało. Może to być w ukryciu, że no, może tak być. I wtedy mógłby być ten as buław jako ukrycie nowego uczucia. Nowy ważny związek, interes, nowe uczucie. Przede wszystkim nowy związek ktoś ukrywa. Nową relację, nowy związek. I ktoś ukrywa, że odchodzi już od opcji. Że ktoś już nie jest czyjąś opcją. Że już kończą się opcje. Że nie będzie już opcji. Bo może być ktoś w ciąży. I tu może być też, albo po prostu ktoś planuje macierzyństwo, rodzinę, bycie matką, żoną. No ktoś tu planuje nowy związek. I planuje odejść od tych opcji, które osoba miała, że już nie będzie miała opcji, tylko że dla części z Was ktoś odchodzi, ktoś wraca do Was, tak, bo się chce pogodzić, porozumieć, bo został pozostawiona osoba i wraca do Was, a dla innych z Was, no to właśnie ktoś jest ukryte przed Wami, że z kimś innym się osoba porozumiała, pojednała, wybaczyła i idzie na kompromis i jest nowe uczucie z kimś innym. Więc to no, będzie przekaz i taki, tak? Dla jednej części z Was tak, dla innych z Was tak. Dziękuję rybkom. To były rybki. Teraz zapraszam baranki. Co jest ukryte przed barankami? Co jest ukryte przed barankami? Arcykapłan, wieża i królowa buław. W tle rycerz pucharów, 10 buław i szóstka mieczy. Moi drodzy, tutaj ukrywa osoba taka, która przede wszystkim nie jest sama. Być może ktoś ma ślub lub jest przed ślubem lub ma zamiar się pobrać, ale nadal szuka, że może ktoś jest zaręczony, ma ktoś, wiecie, planuje ślub, ale jeszcze nie za bardzo wie, z kim ten ślub do końca wziąć, znaczy w sensie jest osoba do tego ślubu, ale tutaj ktoś nie bardzo chce chyba z tą osobą, no i tutaj ktoś szuka, proponuje spotkanie, randki innym osobom, być może Wam ktoś proponuje, albo ukrywa osoba, że proponuje. To mogłoby być tak, że Wasza osoba, która ma z Wami brać ślub, albo że chcecie, nie wiem, że chcecie, że zaplanowaliście i nie wiem, tam na przykład już zaplanowaliście sobie jakąś datę ślubu, na przykład na przyszły rok, a tutaj osoba szuka na szybko, jest ciężko, jest duże obciążenie, ktoś bardzo szuka jeszcze innej osoby idealnej, chce naprawdę, ten, z tym kielichem chodzi wszędzie, gdzie tylko przyjmie ktoś, kto by przyjął zaproszenie na randkę, na spotkanie, żeby dosłownie znaleźć kogoś innego. I to jest takie szukanie, no tutaj ktoś szuka miłości idealnej sobie, takiej, wiecie, docelowej osoby. Ma bardzo ciężko, jest trudno, ma dużo obowiązków, zobowiązań, duże obciążenie, no bo jest mało czasu, żeby znaleźć kogoś innego. I sześć mieczy, ucieczka przed rzeczywistością, ucieczka przed problemami. Tu ktoś chce uciec przed problemami, więc nie wiem, jakie to problemy. Nie wiem, czy tutaj nie jest tak, że ktoś jest w ciąży. Może być tak, że ktoś jest w ciąży i dlatego ten ślub zaplanowany, a ktoś chce przed tym uciec. Może być tak dla kogoś. Tu jest ukrywane, że ktoś albo planuje ślub, albo ktoś, kto jest przed ślubem. No jest w ukryciu. Ewentualnie ktoś by ukrywał, że planuje ślub z kimś innym, że planuje oświadczyny, zaręczyny, ślub, za mąż pójście. No i tutaj ukrywa ktoś, że zamierza to zakończyć, tak? To znaczy zamierza takie nagłe odejście zrobić, takie nagłe, tak? Wieża to jest coś nagłego, gdzie ktoś chce nagle oświadczyć, oznajmić, że to koniec. Że nie budujemy już nic dalej, że nie budujemy na tych fundamentach, już nic nie stawiamy, że to się kończy. No, po prostu koniec, tak? No, wieża mówi o tym, że ktoś chce zrobić wieżę, więc chce zburzyć te istniejące plany, chce zburzyć tą przyszłość, chce, to planuje, tak? W sensie to ukrywa. Albo ukrywa, że już tą wieżę robi.
A ukrywa tutaj też ktoś jest królowa buław. Tu może być ukrywana osoba, tu może być byk, tu może być baran, lew lub strzelec, ale nie musi. W każdym razie no, ktoś tutaj ukrywa, że no, jest gotowy, gotowa osoba, moi drodzy. No być może taka właśnie wybuchowa, porywcza, jest tutaj dużo ognia, namiętności. To jest ukrywanie kochanki, kochanka na chwilę obecną. To może być ukrywanie szefowej, szefa też. Ukrywanie takiej osoby. Być może ktoś ukrywa, że ma też związek z szefem, z szefową. Może też ktoś to przed kimś ukrywać, że ma ślub, że no. Ale to nie wiem, czemu przed wami byłoby to ukrywane. Chyba dlatego, że może ktoś, kto no mogłoby tak być. Mogłoby tak być, że ktoś tutaj ukrywa, że jest zajęty, że jest po ślubie, że ma ślub, że nie jest wolny, że ma jakiś związek taki, wiecie, w Urzędzie Stanu Cywilnego albo związek taki kościelny, ślub kościelny właściwie. No i ukrywa, że jest i ślub kościelny i jest... I jest jeszcze kochanka. Ktoś mógłby też ukrywać tu szefową szefa. No, mógłby tutaj ktoś ukrywać, że mogłoby się to dziać w tle. Że tutaj jest zaplanowany ślub, a tutaj szefowa czy szef jest kochanką, kochanką danej osoby. No, może tak być. Oj, oj. Dziękuję baranom. To były baranki i zapraszam bliźnięta. Co jest ukryte przed bliźniętami? Co jest ukryte przed bliźniętami? Co jest ukryte przed bliźniętami? Trójka kielichów, rycerz pentakli, osiem kielichów i w tle 10 kielichów, mag. 8 buław. Mógłby, kochani, ktoś ukrywać, że przed wami, że zamierza spełnić swoje marzenia i pragnienia o pełnej rodzinie, o szczęśliwym związku, że no, zamierza użyć wszystkich talentów, umiejętności, wysiłków, aby zacząć komunikację, aby się odezwać. Aby zacząć romans, ktoś by mógł ukrywać. Teraz tak, albo romans z wami, albo przed wami romans z kimś innym. Mamy tutaj kontakty, spotkania, wyjazdy, dużo rozmów, dużo maili, dużo telefonów, wiadomości i tutaj trzy osoby, więc tutaj jest trzecia osoba. Tu jest flirtowanie, tu jest romansowanie, tu są spotkania, imprezy towarzyskie, które są ukrywane. Może być taka osoba, może być z taką osobą, albo ktoś ukrywa, że powoli to się rozwija. To się będzie powoli rozwijać, nic szybko. Natomiast powoli sobie to ktoś ugruntowuje, buduje stabilne, solidne podstawy w jakiejś sytuacji, którą chce albo z wami, albo którą robi z kimś innym. I odchodzi osoba od sytuacji, odchodzi od tego, co osobie nie służy. Mogłoby tak być, że ktoś flirtował, romansował, ale chce zostawić, ukrywa ten flirt i romans i że chce zostawić tą osobę i chce odejść od tego flirtu i romansu, o czym wy byście nie wiedzieli, bo chce na przykład spełnić się z wami. Ewentualnie komuś po prostu, ktoś po prostu kończy, tak? Sytuację trójkową, odchodzi od sytuacji trójkowej, odchodzi od tego, co nie służy, może od jakichś uzależnień, nawyków, albo od osoby, albo od właśnie budowania czegoś, co, no co po prostu ktoś szedł długo tą drogą, ale kończy mu się ta droga. To znaczy on ją kończy, osoba kończy tą drogę. Po prostu odchodzi od kogoś.
No i teraz odchodzi od kogoś i albo jest spełnieniem to dla Was, że jest to ukryte, że no spełnią się Wasze marzenia, pragnienia, bo ktoś od kogoś odchodzi, ale to byłoby jeszcze przez Was ukryte. No albo właśnie ktoś ukrywa to przed Wami, że zamierza się z Wami to spełnienie, albo wręcz w ten sposób, że ktoś ukrywa, że są trzy osoby. Że ktoś powoli buduje sobie fundament pod inną relację, pod inny związek, pod inne życie i odchodzi od tej sytuacji. A więc no, mógłby ktoś odchodzić od Was, bo ma spełnienie gdzie indziej. Ma spełnienie gdzie indziej, ma romans gdzie indziej. Mogłoby tak być. Albo tak. To już sami wyczuwacie, jaką macie sytuację. Dziękuję bliźniętom. To były bliźnięta. Zapraszam raki, raczki. Co jest ukryte przed rakami? Co jest ukryte przed rakami? Sześć buław. Moc. Głupiec. Sześć buław, moc, głupiec, w tle rycerz pentakli, dziewięć pentakli, cesarz. Wiecie co, ktoś może ukrywać taką sytuację, że został co prawda wybrany spośród wielu, jest duża namiętność, jest duża siła, odwaga, determinacja do nowego początku z kimś i ten nowy początek może być niezobowiązujący, to mogą być flirty, romanse i to mogą być romanse, flirty z osobą zamężną, zajętą, z osobą, która ma rodzinę. I tutaj ktoś pokazuje, że no, ukrywa, że jest singlem, znaczy przed tą osobą mówi, że jest singlem, a ta osoba wcale singlem nie jest. Jest tutaj ukrywany czyjś romans, być może romans tego cesarza, ale też ukrywana jest być może budowanie fundamentów do jakiejś relacji, do jakiegoś rozwoju. Ukrywane tutaj mogą być ewentualnie, ukrywa ktoś, że próbuje sam osiągnąć, urzeczywistnić jakieś spełnienie finansowe, materialne. Ktoś dąży do pozycji cesarza i może to ukrywać. Na razie może jest dopiero rycerzem pentakli, ale ukrywa, że dąży do pozycji cesarza, do bezpieczeństwa materialnego, takiego finansowego, do niezależności finansowej. I tutaj ktoś, no być może właśnie z taką osobą zaczyna. No to byłoby w ukryciu zaczynane, więc, bo może ktoś tutaj jest po prostu jeszcze niewolny. No chyba, że cesarz planuje rozwód, ale tego tutaj nie widać. Widać tylko to, że ktoś planuje nowy początek, że ktoś został wybrany spośród wielu, więc to jest jakaś osoba, która ma, jest wpływowa, decyzyjna, ma władzę i tak dalej, i wpływy. No i tutaj ktoś jest zdeterminowany do tego, żeby zacząć nowy początek, żeby zacząć romans, żeby wejść w ten romans, w tą przygodę, w ten flirt. No dla innych z Was mogłoby to pokazywać, że ktoś ukrywa, że próbuje, aby z Wami mieć nowy początek, przejść z pozycji rycerza pentakli, z pozycji takich solidnych, trwałych fundamentów, aczkolwiek niewielkich, dojść do pozycji cesarza, czyli dojść do wszystkiego. No i wtedy, kochani, osoba ukrywa, że zamierza ubiegać się o Wasze względy, o Was, że chce z Wami być. Wykorzysta do tego walkę, będzie walczyć z przeciwnościami, z trudnościami losu, będzie chciała pokonać, raczej się uda i może tu być Wasz nowy początek ukrywany. Ukrywany, że ktoś planuje na nowo jeszcze z Wami raz. Może ktoś planować jeszcze raz na nowo. Z bliźniętami. Tak? Czy z rakami? Już nie wiem, kto to był. Nie, to już były raki chyba, tak? To już chyba były raki. Nie wiem. Najwyżej później, jak wyjdzie mi, że kogoś pominęłam, to będę dogrywać. Bo już nie wiem, kto to był. Ale to były chyba raczki. Czy bliźnięta.
kompletnie nie wiem. Dobra, dziękuję w takim razie. I teraz lwy. Myślę, że to jednak były raki. Lwy. Co jest ukryte przed lwami? Co jest ukryte przed lwami? Co jest ukryte przed lwami? Umiarkowanie. 8 pentakli. 7 kielichów. Umiarkowanie, 8 pentakli, 7 kielichów. W tle 6 pentakli, 2 buław. Paś mieczy. No moi drodzy, tutaj ukrywany jest fakt, że ktoś komuś pomaga, ktoś kogoś wspiera, ktoś jest bardzo dobroczynny, ofiaruje, bardzo hojny, ktoś kogoś trochę finansuje, może sponsoruje, no pomaga komuś, jest duże wsparcie, jest to ukrywane. Ukrywane jest na oczekiwanie, ktoś na kogoś tutaj czeka. Na czyjś powrót, na czyjś przyjazd. No i tutaj jest ukrywana jakaś prawda, która wyjdzie na jaw. Inaczej. Ukrywane jest to, że ktoś powiedział komuś prawdę w jakiejś sytuacji, a to jest nadal w ukryciu. Nadal nie ujrzało światła dziennego. Mogą być też ukrywane plotki, że ktoś plotkuje. Że ktoś plotkuje, ewentualnie, że ktoś kogoś śledzi. Też ktoś tutaj ukrywa, że jest równowaga, jest wszystko dobrze, jest wszystko w porządku. Ktoś ukrywa, że jest bardzo cierpliwy i jest w stanie czekać, tylko czekać na co? Czy czekać na was, czy czekać na jakąś zemstę? Nie widzę tu jakoś specjalnie zemsty w tym. Natomiast ktoś ukrywa, że będzie, że jest cierpliwy, że będzie pracował nad związkiem, nad relacją i ukrywa to, że być może relacja z tą osobą, relacja z nim, z nią będzie wymagała ciągłej pracy, ciągłej cierpliwości, ciągłej wytrwałości, ciągłego doprowadzania ze skrajności do równowagi. Może też ktoś ukrywać, że ma opcje, że ma więcej ludzi, że się zastanawia, że tak naprawdę to jest niezdecydowany. Ktoś ukrywa po prostu swoje niezdecydowanie. No i póki co może być na ten temat właśnie jakieś plotkowanie albo jakaś prawda, którą ktoś powiedział, a jest to zatajane, ukrywana ta prawda. Może prawda właśnie o tych opcjach, o tym, że ktoś jest czyjąś opcją albo że ktoś ma więcej opcji. Może być taka sytuacja ukrywana, moje drogie lwy. Dziękuję lwom i zapraszam panny. Co jest ukryte przed osobami spod znaku panny? Co jest ukryte przed osobami spod znaku panny? Świat. 3 pentakle. Sąd ostateczny. I w tle król buław, 8 mieczy i as buław. W tle jest pokazana, ukrywana sytuacja, że jakiś szef, jakaś szefowa, jakiś kochanek, kochanka blokuje kogoś, blokuje się na kogoś, blokuje jakiś nowy początek, blokuje związek, może czyjeś uczucie. Tutaj mógł być jakiś romans, mógł być jakaś relacja, która zostaje zablokowana przez tą osobę. Jest to ukrywane. No chyba, że ta osoba was blokuje. Znaczy no właśnie, że ta osoba blokuje ten nowy początek. Blokuje jakiś wybuch uczucia. No ktoś może komuś powiedział o swoich uczuciach i ta osoba jakby zostaje zablokowana.
przez tą drugą osobę. Ktoś, jest tu pokazane, że ktoś ukrywa, że zakończa z sukcesem coś, więc albo ktoś ukrywa ten romans, jakąś relację z sukcesem, cieszy się, że kogoś odciął, zablokował i w ogóle, no i zadowolony, że spełniony, bo się odcina, zamyka sprawę. Do tego osoba ukrywa, że użyła wszelkich możliwych korzyści, aby się udało, żeby odnieść sukces, więc nie wiem, po jakiej to linii oporu szło. Do tego osoba ukrywa, że wraca. Albo wraca do jakiegoś poprzedniego związku, poprzedniej relacji, że wraca do byłego partnera, do byłej partnerki. A blokuje się na jakiś nowy początek. No chyba, że przed Wami też jest możliwość, ukrywa osoba, która chce do Was wrócić, że blokuje się na jakieś ogniste, nowe uczucie i chce powrotu, chce zgody, chce jakby zakończenia takiego ze spełnieniem, tak? Czyli tak jakby osoba chciała osiągnąć najwyższe spełnienie, pragnienie i tutaj jest zdeterminowana użyć, ukrywa, że jest zdeterminowana użyć wszystkich dostępnych umiejętności, aby na tym zyskać, aby odnieść korzyść. No, zauważcie z kimś, z czym ktoś wraca do Was. Czy jest wolna osoba, czy jest wolna, jeżeli wraca, jeżeli chce się pogodzić i chce wrócić. Czy tu na pewno jest zablokowanie na jakiś nowy początek, czy nie będzie tego nowego uczucia. No tu jest pokazana blokada na to nowe uczucie. No i tak jakby ktoś chciał wracać, no to sprawdźcie, czy ten wracacz, kochani, wraca. Co robił przez ostatni czas i dlaczego wraca? Dobra, dziękuję Wam, kochane lwy. Buziaki, do następnego razu. Pa, pa.